Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego Sacré-Cœur. Gdy przyglądamy się ślubom zawieranym w naszych kościołach czy weselom, widać z reguły jakąś postępującą rewię mody. Widzimy bukiety białych kwiatów, długie białe suknie z trenami, długie białe welony i tak dalej, przyozdobione jeszcze czasem czymś zielonym. Natomiast coraz rzadziej ci młodzi ludzie oraz ich otoczenie uświadamiają sobie, co ta biel oznacza, co ona ma symbolizować. Otóż biel jest symbolem, jest znakiem niewinności. Jeżeli panna młoda przystępuje do ślubu w białej sukni, a tym bardziej jeszcze jeśli ma welon biały, to oznacza to, że jest ona nietknięta, jest dziewicą, zachowała czystość przedmałżeńską. To oznacza biel. Tymczasem, jak na ironię, często śluby zawierają młode już nie panny w znaczeniu ścisłym. Nawet w warunkach wspólnego zamieszkiwania i trwania w grzechu publicznym, w jakiejś pięknej, długiej, białej sukni, długim welonie, prawda? Im dłużej byli już ze sobą w grzesznym związku przed ślubem, tym jeszcze dłuższy, jakby na ironię, biały welon. I tu trzeba przywrócić właściwy sens tej symbolice, a przede wszystkim wreszcie na nowo docenić cnotę czystości. Tak ostatnio sponiewieraną, wyśmiewaną, lekceważoną. Często młodzi ludzie już tak są wychowani w swoim otoczeniu, że uważają za rzecz zwyczajną, jak gdyby to było normalne, że najpierw zamieszkają ze sobą, najpierw są ze sobą na próbę, a potem ewentualnie po latach ślub. Przecież to jest wszystko postawione na głowie. Ze sobą być tak jak mąż z żoną, czyli zbliżyć się do siebie w akcie miłości oblubieńczej, mają prawo, i to trzeba powiedzieć wyraźnie, zdecydowanie, tylko małżonkowie w sakramentalnym związku małżeńskim. Kiedy złożą sobie wobec Pana Boga, w obecności kapłana, słowa przysięgi, ręce mając związane stułą, dopiero wtedy. Ani ułamka sekundy wcześniej i ani ułamka milimetra obok, tylko ich dwoje, skoro złączyli się, złączeni zostali w sakramentalnym związku małżeńskim. I to trzeba nie tylko młodym ludziom uświadamiać, ale to trzeba jasno, wyraźnie powiedzieć rodzicom, dziadkom, którzy niejednokrotnie tolerują takie związki, gdzieś na próbę, wspólne mieszkanie, grzech publiczny. Tak, bo inni też tak, no widocznie tak być musi. Nie musi, nie może, nie ma prawa, nie wolno. Grzech ciężki, śmiertelny, wara. Mają, powołani są do tego, żeby żyć w czystości. A gdyby się, nie daj Boże, jakiś upadek zdarzył, natychmiast z żalem i ze skruchą do spowiedzi. A nie trwać w grzechu publicznym. Przecież to jest Panu Bogu na pewno niemiłe. To błogosławieństwa Bożego nie sprowadza. Przeciwnie, taki grzeszny związek staje się przekleństwem. I to trzeba wyraźnie uświadomić. I tu też chcę zwrócić uwagę na pewną niekonsekwencję. Oburzamy się na czyny pedofilne i słusznie. Oburzamy się na sadystów, którzy nie tylko biją, ale często mordują swoje ofiary. Bo taką mają jakąś potrzebę seksualną. Słusznie, że się oburzamy. Ale chciejmy też zrozumieć, że postawa przyzwolenia na jakikolwiek grzech przeciw czystości, na grzech przeciw szóstemu przykazaniu otwiera drogę ku takim właśnie też i wynaturzeniom. Nie twierdzę,
że dwoje młodych, którzy mają się ku sobie i przed ślubem zgrzeszą, popełniają czyn tego samego rzędu, o takiej samej złości, jak sadysta, który zamorduje kogoś. Tego nie twierdzę. Twierdzę natomiast coś innego. Że samo przyzwolenie na grzech przeciwko szóstemu przykazaniu w jakimkolwiek wymiarze prowadzi w prostej linii do tego, bo taki pedofil sobie myśli, dlaczego inni mogą, a dlaczego ja nie mogę? Każdemu się należy. A że ja inaczej nie potrafię, no to będzie deprawował dzieci. I będzie niszczył życie tym dzieciom, a potem już i dorosłym. I tak samo pomyśli sadysta. No przecież mnie się też należy, każdemu się należy przyjemność w życiu. A skoro inaczej nie potrafi, jak tylko mordując swoje ofiary, no to dlaczego nie? Jeżeli chcemy rzeczywiście być konsekwentni, to trzeba konsekwentnie jasno powiedzieć, że ta sfera życia płciowego jest zarezerwowana wyłącznie dla małżonków w sakramentalnym związku małżeńskim. I niech żaden dwulicowy katolik czy katoliczka dwulicowa nie dziwi się potem, że są deprawowane dzieci, że są ofiary gwałcone i zabijane, skoro przyzwalają na to, że ich własne dzieci, czy wnukowie, czy wnuczki trwają publicznie w grzechu ciężkim, w grzechu przeciwko czystości. Zechciejmy wreszcie na nowo docenić tę cnotę, którą jest czystość.